Dzień dobry, kochani. Jak się wam dzisiaj wstawało? Dajcie znać, czy byliście wczoraj na live'ie naszym wieczorno-nocnym. A propos radosnych i smutnych wniosków z nauczania online. Ja przyznam, że dzisiaj wstawało mi się kiepsko. Ale cieszę się, że tutaj z wami jestem, że jesteśmy razem na świeżym powietrzu, że możemy się spotkać, porozmawiać o książkach, które zmieniają nasze życie, bo zmieniają nas. I to później się już dzieje z automatu. Widzę, że już się zbieracie cudownie. Cieszę się, że tutaj jesteście. Dajcie znać w komentarzu właśnie, czy wczoraj też byliście z nami wieczorem. Jeśli ktoś nie widział wczorajszego live'a, jest on zapisany na inspiracjach dla szkoły, także po obejrzeniu tego, na którym jesteście teraz w wolnej chwili, można sobie zerknąć na live poniżej. Kochani, dzisiaj zgodnie z zapowiedzią, jeżeli ktoś już dzisiaj wskoczył na relację, pojawią się trzy książki. Mam tutaj pozaznaczane różne fragmenty z książek, które w pewien sposób zmieniły moje postrzeganie szkoły, ale też pozwoliły jakoś tak usystematyzować je i dały taki wewnętrzny spokój, że niekoniecznie gonitwa za cudownymi metodami, za innowacjami, chociaż ja za tym jestem jak najbardziej, bo jeżeli lekcje nas nie porywają, to uczniów też nie porwą, więc to jest bardzo ważne. Ale przede wszystkim na skupieniu się na tym, aby dać uczniom nie wszystko, ale to, czego potrzebują. Zgodnie z tym, co mówi autor jednej z książek, o której już teraz wam tutaj powiem, Daniel Hunziker, nie wiem, czy dobrze czytam to nazwisko, kompetencje bez tajemnic, rozwijanie kompetencji to nie czary. I on właśnie tutaj napisał bardzo ważne zdanie, że dziecko niekoniecznie musi dostawać to, czego chce, ale w szkole musi bezwzględnie dostać to, czego potrzebuje. I czasami wydaje nam się, że dzieci chcą czegoś, o czym mówią i że tego potrzebują, a w zasadzie po czasie okazuje się, że sprowadza się wszystko do takich najbardziej podstawowych potrzeb, a jeżeli one nie zostaną zaspokojone, to później nie możemy mówić o żadnych innych cudownych rzeczach, metodach, wspaniałych trikach, bo one po prostu nie zadziałają. I o tym też wczoraj mówiłyśmy z Kamilą na naszym live'ie. Kolejną książką, którą ja tutaj będę chciała wam polecić, to jest Kryzys Szkoły Jespera Juhla. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców? Cudowny sposób, choć niewielkiego formatu książeczka, ale to jest naprawdę książka o rzeczach ponadczasowych i jak na Jespera Juhla przystało, po prostu porządkuje w głowie, robi remont, porządki i wprowadza taką świeżość, a jednocześnie sprowadza nas tak na ziemię i pokazuje, co jest naprawdę ważne. Ale traktuje właśnie szkołę jako taką wspólnotę rodziców, nauczycieli i uczniów. I tutaj mówi o tym właśnie, jak dbać o każdy z tych jakby elementów. I trzecia książka, o której ja też wspominałam wczoraj na naszym wieczornym spotkaniu. Książka Mikołaja Marsela, Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. Książka właśnie dedykowana głównie rodzicom, aczkolwiek nam, nauczycielom, też bardzo, bardzo dużo niesie tutaj pomocy. I zachęcam was, kochani, do tego, abyście też dzisiaj brali taki czynny udział. Ja już tutaj zerkam sobie na komentarze. Cześć, Kasiu, cieszę się, że jesteś. Dajcie znać nam, mi, czy właśnie wczoraj byliście i czy te książki znacie? O, czy na przykład to już jest dla was coś przepracowanego, przerobionego? Anita napisała, że ma tę ostatnią. Super. Mhm.
Ja też widziałam u Kasi Olesiewicz, która zresztą wczoraj była na naszym spotkaniu i pisała też o tym. Widziałam też u niej na profilu, że właśnie też jest zachwycona tą książką. Ja tej jeszcze całej nie przeczytałam, ale już na tyle, ile zapoznałam się z tekstem, to jestem no, zachwycona nią. Skoro tutaj opowiadam, no to jest to jasne. Zatem, kochani, żeby nie przedłużać, przeniesiemy się do pierwszej książki, do której chciałabym Was zaprosić. Jesper Juhl, Kryzys szkoły. Zaczynamy od książki, która ma w słowie swoim kryzys, dlatego że no, chyba mamy wszyscy takie wrażenie, się troszeczkę przybliżę, że sytuacja, w której do tej pory byliśmy przez ostatni kwartał, no taka kryzysowa jak najbardziej była. Natomiast myślę, że całkiem nieźle poradziliśmy sobie z nią. Skoro tutaj jesteście i skoro jesteście zainteresowani tą tematyką, to jestem pewna, że po prostu stawialiście na relacje. Zresztą wczoraj po prostu na live to było widać maksymalnie, że wszyscy, którzy byli obecni, po prostu właśnie o tym mówili. O takim odpuszczaniu niepotrzebnych treści z podstawy programowej, o tym, że tak ten kryzys wyzwolił w nas też takie autorskie traktowanie programu, niemalże jak na studiach, profesorzy, którzy prowadzą swoje ćwiczenia czy wykłady, według takiego subiektywnego klucza i tego, że my mamy taką intuicję, jak rodzice, taką rodzicielską, nauczycielską intuicję, czego potrzebują nasi uczniowie. Dzięki temu też mogliśmy tak uszyć na miarę trochę te nasze lekcje do klas, które mamy. I to była chyba taka największa wartość w tym. I myślę, że dało nam to taką siłę, że my taką wewnętrzną siłę dla nas, dla nauczycieli, co jest ważne, że możemy samostanowić o sobie i o tym, jak wyglądają nasze lekcje i że sobie doskonale z tym radzimy, niezależnie od tego, czy my je prowadzimy na Zoomie, na Teamsie, czy na czymś innym. I po prostu jeżeli pójdziemy za głosem serca, jakkolwiek to nie brzmi, żeby dostosować się do naszych uczniów, do ich potrzeb, to po prostu bez względu na okoliczności to wszystko zadziała. Jeżeli tą lekcję już przeniesiemy od września, bez względu na to, jak przyjdzie nam pracować, to ja myślę, że to będzie już dla nas wszystkich ogromny sukces i ogromna korzyść. I takie samostanowienie, takie samodzielne podejmowanie decyzji, taka wewnętrzna sterowność, a nie to, żebyśmy po prostu słuchali tego wszystkiego, co nam mówią naokoło i wszyscy ci, którzy doskonale wiedzą, czego potrzebują nasi uczniowie, chociaż ich nie znają, albo często też nie mają w ogóle do czynienia z edukacją, to po prostu przeniesie się na naszych uczniów i zobaczą, że skoro my do tego w ten sposób podchodzimy, to oni też mogą tak wybiórczo podejść do edukacji i do tego, czego potrzebują, na czym się chcą skupić w życiu. I teraz, kochani, jak wiecie, no, te live z książką w lesie są i dla nauczycieli, dla rodziców, dla tych wszystkich, którzy są niezbędni do tego, żeby stworzyć właściwe warunki, właściwe otoczenie, właściwą atmosferę do edukacji. Bo nasi uczniowie, nasze dzieci i tak się uczą sami. I my im tego łopatą do głowy nie wsadzimy. Chodzi tylko o to, żeby stworzyć odpowiednie warunki. A reszta po prostu już jest w ich rękach i naprawdę oni sobie z tym doskonale poradzą. Zatem będziemy sobie po prostu czytać takie dla mnie najciekawsze fragmenty. I zaczniemy właśnie od Jespera Juhla. Człowiek o zdrowej samoocenie myśli o sobie, że jest w porządku i ma wartość po prostu jako człowiek. W przeciwieństwie do tego pewność siebie bazuje na konkretnych talentach i umiejętnościach, czyli na tym, co potrafimy zrobić najlepiej. Jest to ważne rozróżnienie i będę do niego wracał w kolejnych rozdziałach. I faktycznie Jesper Juhl do tego wraca bardzo często, bo zdarza nam się, że trochę tracimy jakby granicę w tym, co jest taką zdrową samooceną, a co jest taką pewnością siebie. Dlatego, że tą pewność siebie już mamy w momencie, kiedy siebie sprawdzimy w jakichś konkretnych wyzwaniach i po prostu wiemy, co potrafimy robić dobrze. A ta
zdrowa samoocena jest niezależnie od tego, czy jesteśmy wystawieni na jakąś próbę, czy nie, po prostu mamy ją jako ludzie i tak samo ważne jest to dla naszych uczniów, dla nas, dla nauczycieli, że po prostu jesteśmy w porządku już teraz, na ten moment, na tę chwilę, bez żadnej koniecznej pracy dalej, bez żadnego tego naginania się do wymagań innych, do oczekiwań innych. Po prostu jesteśmy w porządku, tacy jacy jesteśmy jako ludzie. I to już wystarczy, żebyśmy po prostu sami czuli się ze sobą dobrze. Natomiast pewność siebie, to jest właśnie pewność siebie, że ja sobie poradzę w pewnych określonych warunkach. A to jest już możliwe tylko wtedy, jeżeli my siebie w tym sprawdzimy. Poczucie wartości, własnej wartości dziecka cierpi, gdy szkoła wywiera na nim presję. Dlaczego? Dlatego, że w pierwszych latach szkolnych każde dziecko stara się za wszelką cenę uszczęśliwić swoich rodziców. Czyli znowu wracamy do tych oczekiwań. Spełnić oczekiwania innych, czy nauczycieli. I przynosić najlepsze stopnie. I kiedy mu się to nie udaje, czuje się dla nich mniej wartościowe. A przecież jeśli tak się zdarza, nie jest to ich winą, ani ich lenistwa, ani nieposłuszeństwa, ani braku miłości do rodziców. Po prostu czasami coś jest dla nas trudne, coś nam nie wyjdzie, nad czymś nie popracujemy tak, jakbyśmy chcieli z różnych względów. I często my, nauczyciele, też czujemy taką presję na sobie, rodzice, oczekiwań społecznych, szkolnych, od dyrektora, od środowiska, tego, jacy my tutaj powinniśmy być. Coraz więcej się mówi właśnie o tym, że bardzo dużo od rodziców zależy i super, że tak jest, tylko też, żebyśmy jakby mądrze z tej mocy korzystali, a nie wciąż sobie wyrzucali to, że moglibyśmy, jeszcze w ogóle tak dwujęzycznie dzieci wychowywać, a w ogóle trójjęzycznie, a w ogóle jeszcze po prostu to i tamto, siamto. I później my jesteśmy zmęczeni, dzieci są przebodźcowane. To samo dzieje się w szkołach. I to jest taka, cały czas jakby pędzimy jak te chomiki w takim samonapędzającym się kręgu potrzeb. Tego, że po prostu cały czas musimy spełniać oczekiwania innych. A jeżeli żyjemy po prostu bez oczekiwania od innych, to my też uwalniamy siebie od spełniania tego, co ktoś inny chciałby od nas. I dzięki temu każdy może się skupić na tej swojej misji. I teraz taki apel do rodziców. Czego potrzebują dzieci? Chciałbym zaproponować wszystkim rodzicom, żeby 2 razy w roku, przed feriami zimowymi i przed wakacjami, urządzili w domu świąteczny obiad, w czasie którego powiedzą swoim dzieciom coś takiego. Kochany Janku, kochana Zosiu, z całego serca dziękujemy Ci za to, że chodzisz do szkoły. Mamy nadzieję, że czegoś się w niej nauczyłaś i że sprawiło Ci to frajdę. Wiemy, że nie każdy dzień był radosny i dlatego dziękujemy Ci za to, że z nami współdziałałeś. Myślę, że to byłoby coś cudownego, gdybyśmy my jako rodzice teraz podziękowali naszym dzieciom za to, że podczas tego ostatniego kwartału były takie dzielne i po prostu wysiedziały na tych lekcjach, na Zoomach i innych takich. Czy my jako nauczyciele, abyśmy po prostu naprawdę traktowali to jako wielki wyczyn z ich strony, biorąc pod uwagę potrzebę ruchu, biorąc pod uwagę potrzebę kontaktu z innymi, tego, że w zasadzie oni jakby no, w zasadzie nie musieli uczestniczyć w tych lekcjach za każdym razem, a jednak byli. I taki prosty gest, myślę, że tutaj bardzo dużo dobrego zbudowałby w naszych relacjach. Nauczyciele i pedagodzy powinni przyjąć do wiadomości, że są przede wszystkim profesjonalistami, którzy wykonują swój zawód, a nie biurokratami. Uważam, że politycy przez najbliższych kilka lat powinni wprost rozpieszczać nauczycieli. Trzeba wreszcie pojąć, że testy PISA nie są najważniejsze. Naszym nauczycielom wiedzie się źle i wiemy dlaczego. Dlatego, że są zmuszeni do wykonywania zadań, do których nie zostali przygotowani. Ja kiedyś już ten fragment czytałam, ale go tutaj przeczytam jeszcze raz. Tym bardziej, że teraz jest taka sytuacja, do której nikt z nas nie został przygotowany. Ani my jako nauczyciele, ani rodzice, którzy po prostu bardzo aktywnie uczestniczyli w
o dzięki Kasiu za komentarze, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w procesie edukacji swoich dzieci, jeszcze bardziej myślę niż wcześniej. Naszym nauczycielom właśnie widzieć się źle, dlatego że są zmuszeni do wykonywania zadań, do których nie zostali przygotowani. To tak, jakby od pracowników pizzerii nagle wymagać, żeby zaczęli serwować posiłki w czterogwiazdkowej restauracji. W końcu jedno i drugie jest gotowaniem. Dokładnie. I tutaj po prostu super się to przełożyło do naszych lekcji online. Tylko, że tak się nie da. Oczywiście są nauczyciele, którzy, jeśli mogę ciągnąć to porównanie, gotują jak czterogwiazdkowi kucharze. Mieli po prostu szczęście wychować się w rodzinach, w których mogli rozwinąć dużo naturalnego autorytetu. O tym naturalnym autorytecie, o tym jedynym środku dyscyplinującym tak naprawdę, czy o tym, jak ogromna moc relacji jest i tego, że po prostu się nawzajem z dziećmi, naszymi uczniami lubimy i szanujemy, też mówiłyśmy z Kamilą wczoraj, że często po prostu inwestujemy w szkolenia, które w cudowny sposób mają nas nauczyć tego, jak dyscyplinować uczniów, a okazuje się teraz po prostu, że w zasadzie te triki niczego nie wnoszą w momencie takich kryzysowych sytuacji. Bo tutaj zawsze w tym momencie spadamy, w takich trudnych sytuacjach mam takie wrażenie, że spadamy w dół po to, żeby dotknąć tych takich najważniejszych wartości, tych, których nam się trochę nie chce na co dzień budować, dlatego że to jest taka praca, wiecie, długofalowa. Tutaj nie widać efektów. My często chodzimy na szkolenia po to, żeby po prostu zdobyć po prostu 100 cudownych narzędzi, 100 cudownych kserokopii, najlepiej takich, że wiecie, jutro wchodzę na lekcję, stosuję i widzę efekt, wow, po prostu. Widzę ten po prostu ogień w oczach moich uczniów i to jest super. Ja sama też daję takie różne rozwiązania na szkoleniach własnych, ale chodzi mi o to, żeby to zawsze jakby był taki, taka wisienka na tym torcie, taki efekt końcowy, dodatek. Natomiast, dzień dobry, witam kolejne osoby. Natomiast jeżeli my nie będziemy przede wszystkim skupiać się na tych naszych takich fundamentach, to po prostu i tak te cudowne rzeczy, one nie zadziałają, po prostu nie będą miały nawet w 100% takiej swojej mocy, którą mogłyby mieć. I jest to nudne, tak jak budowanie nawyków. Nie jest to z fajerwerkami, ale jest to coś, co po prostu się buduje tak żmudnie, codziennie, tak jak budujemy codziennie naszą rodzinę, nasze relacje, a i dopiero w takich kryzysowych momentach widać, że to była warta praca, że to był warty ten wysiłek, że pomimo tego, że nie było ochów i achów na co dzień, to jak wszystkim zatrzęsie, to po prostu widzimy, że te filary są mocne. Już znowu się rozgadałam, przechodzimy dalej do książki. Najwyższy czas, żeby na poważnie zatroszczyć się o nauczycieli, ale jednocześnie trzeba im uświadomić, że dotychczasowy styl pracy odchodzi w przeszłość. Słuchajcie, ta książka jest z roku, po prostu to jest niesamowite, jak ją znowu sobie czytałam, jak bardzo jest bliska obecnej sytuacji. 2014 rok, 6 lat temu. Że dotychczasowy styl pracy odchodzi w przeszłość. Nie możemy już dłużej pozwalać sobie na taką nieskuteczność. Nie chcemy ciągle zwalać winy na rodziców i uczniów, a więc trzeba zapewnić nauczycielom odpowiednie wykształcenie dodatkowe i superwizję. Superwizję. Ci, którzy byli na FIT Edukampie jedynce w Bielsku, mieli okazję doświadczyć takiej namiastki superwizji z Agnieszką Stronką, którą zaprosiłam na to nasze szkolenie. Ale myślę, że wielu nauczycieli, dajcie znać właśnie, czy w waszych szkołach są takie superwizje organizowane dla wychowawców, dla nauczycieli właśnie. Tutaj pan Robert się pyta, czy jest rodzynkiem i co to za książki. Książki wspomagające nauczycieli i rodziców. Na przykład właśnie teraz jesteśmy na kryzysie szkoły Jespera Jula. A czy jest pan rodzynkiem? Być może tak. Chociaż nie, bo jeszcze mój mąż jest. Właśnie superwizję. Umożliwić im pracę w większych zespołach, które mogłyby ich inspirować i mobilizować do rozwoju. I to, co się dzieje na szkoleniach, to najważniejsze jest to, co się dzieje po szkoleniach, czyli to, że możemy się wtedy właśnie tak ze sobą
po prostu dogadać, wymienić się doświadczeniami, tym, że powiemy sobie czasami, w jakich sytuacjach nam jest trudno, jakich rozwiązań szukamy. I też nie po to, aby dać od razu gotowe rozwiązania, takie, wiecie, do przełożenia od razu w tej szkole, sprawdziło to w mojej, na pewno się też sprawdzi. Tylko chodzi o to, że dajemy sobie taką możliwość poszukiwań i dostosowywania tych rozwiązań do naszych uczniów. Nie po to, żeby tworzyć drugi folwark zwierzęcy. Szkoły są jak rodziny. Dzieciom jest dokładnie tak samo dobrze jak dorosłym. Cudowne porównanie. Jeżeli bardzo lubię właśnie to porównanie, że szkoła jest jak taki drugi dom, jak rodzina. Wiem, że niektórzy trochę się denerwują na to, jak ja to mówię, ale ja po prostu uparcie będę to powtarzać, wierzę w to absolutnie, dlatego że bardzo dużo czasu te nasze dzieci, nasi uczniowie tam spędzają czasu. Często dłużej niż w domu. Też właśnie o tym wczoraj mówiłyśmy. No wiadomo, teraz sytuacja inna. No ale tak czy siak, nawet na tym połączeniu internetowym też z tym nauczycielem, z klasą wciąż ze sobą byli. Także szkoła to jest taki trochę drugi dom, tak jak nasza praca to jest trochę drugi dom. Jeżeli my tam sobie nie stworzymy takich warunków, że dorośli się czują dobrze, swobodnie, bezpiecznie, to znaczy my siebie nawzajem nie oceniamy, a mamy takie tendencje. Ogromnie takie tendencje mamy, czy w rodzinach, ale też w naszym pokoju nauczycielskim, w którym często tego pokoju, spokoju nie ma, tylko po prostu my od siebie jeszcze nawzajem tak piłujemy, jakbyśmy po prostu już, nie wiem, brakowało nam takiego reżimu zewnętrznego, jeszcze sobie dokładali problemów, że no musimy po prostu trzymać taki pion i fason przed samymi sobą i tworzyć takie iluzje, że to my nie jesteśmy, bez sensu i po co. Jak to i tak wszystko po prostu pryska jak bańka mydlana w momencie, gdy się pojawiają kryzysy, a kryzysy w szkole pojawiają się codziennie, więc to i tak po prostu widać. Dlatego takie poczucie bezpieczeństwa i taki po prostu braku oceniania to jest ogromnie trudne, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni do oceniania. Ja też wczoraj mówiłam, że kiedyś po prostu w ogóle mi się w głowie nie mieściło, jak ja słyszałam takie pomysły o szkole bez ocen, kiedy pierwszy raz usłyszałam wystąpienie Angeliki Marii Talagi, kiedyś Gąsior, na TEDxie, co szkoła robi z mózgami dzieci, z mózgami uczniów. To było zaraz w momencie, jak przeszłam na urlop na L4 w ciąży, bo wtedy też postanowiłam ten czas tak wykorzystać, żeby po prostu jeszcze więcej móc nowych rzeczy wprowadzać do szkoły, żeby po prostu sobie wszystko jeszcze jakby tak podkręcić. Bo pasji to mi nie brakowało, ale po prostu czułam, że jest coś więcej gdzieś, no i się nie myliłam. I co? I wtedy po prostu po raz pierwszy usłyszałam taki pomysł, że była szkoła bez ocen. Jaka bzdura po prostu, w ogóle kto na taki pomysł wpadł? I oczywiście zaczęłam też oceniać, tak, że osoba, która nie uczy w szkole, po prostu mówi o takich pomysłach. I to był najlepszy budzik dla mnie. To po prostu wracało do mnie i dzięki temu ja dzisiaj, ja już sobie nie wyobrażam uczyć z ocenami. Kiedyś to było dla mnie po prostu nie do pomyślenia. I mówię tutaj o tym po to, żeby po prostu jakby powiedzieć, że ja byłam kiedyś naprawdę takim gorliwym zwolennikiem ocen. Gorliwym zwolennikiem wielu ocen. Ja miałam na swoich lekcjach na języku polskim, moi uczniowie po prostu mieli po 25 ocen na semestr i po prostu dla mnie to była norma. Ja jeszcze uważałam, że powinna mi jeszcze więcej. A dzisiaj uczę na Fit Polski, na tych moich autorskich zajęciach zupełnie bez ocen i to się sprawdza jeszcze lepiej. W ogóle to jest zupełnie niepotrzebne. Oczywiście mamy informację zwrotną, mamy tak jakby coś na zasadzie oceniania kształtującego, ale to jest, no, staramy się cały czas, wyzbywamy się takiego naszego oceniania przez jakikolwiek pryzmat. I chociaż to jest naprawdę bardzo trudne, dlatego że sami się wychowaliśmy w tym. Ja pracowałam w szkole, w której myśmy, wiecie, na punkty oceniali też zachowanie, oceniali wygląd, oceniali udział w akademii, oceniali to, czy ktoś przyniósł po prostu pierdyliard różnych zakrętek plastikowych, czy nie, rozumiecie? Na ilości, no po prostu kosmos. Jak sobie teraz o tym pomyślę, to
Jestem w szoku, że kiedyś po prostu tak pracowałam. No też no mieliśmy takie, jakby, takie warunki pracy. Ale mówię właśnie o tym, że naprawdę jesteśmy w stanie jakby się tego wyzbyć, tylko chodzi o to, że to jest wszystko w naszej głowie, w naszej mentalności. Jeżeli my o siebie zadbamy, o nas, o nauczycieli, o nas, o rodziców, że my sobie to poprzekładamy w głowie, to uczniowie po prostu za tym pójdą. Bo problem tkwi w nas, w tym, jakie my warunki tym dzieciom przygotowujemy. Czyli po prostu najwyższy czas, żeby przede wszystkim zainwestować w swój rozwój i w zmianę swojego myślenia, żeby przestać być nieskutecznymi. Jeżeli i w to, żeby nam się po prostu wiodło dobrze, to wtedy dzieciom się tak będzie działo. Jeśli dorosłym wiedzie się źle, to i dzieci będą się źle czuły. A w danym momencie nauczyciele rzeczywiście nie mają najlepiej. No ja myślę, że to jest zdanie, które pasuje do każdego okresu. Musimy więc zatroszczyć się o nauczycieli. W ciągu ostatnich 25 lat mogliśmy przekonać się, że w Szwecji i Danii do czego są zdolni, jeśli zdecydują się obrać nową drogę. Miały tam miejsce bardzo szybkie postępy, wszak nauczyciele to inteligentni i zmotywowani ludzie. Jeśli zaś chodzi o uczniów, to najbardziej przysłużyłaby się im likwidacja obowiązku szkolnego i ustanowienie w to miejsce prawa do edukacji, do tego, że po prostu chcą z tego skorzystać. Po prostu dlatego, że chcą. I ja myślę, że to naprawdę by zadziałało. Pewnie nie na 100%, ale myślę, że no na bardzo, bardzo, nie wiem, no tutaj trudno jest mi teraz rachować tak w procentach, ale no śmiem przypuszczać, że może nawet 80-90% uczniów w pewnym momencie zorientowałoby się, że to jest naprawdę przywilej. Wiecie, na te moje zajęcia z Fit Polskiego, do którego mamy teraz nabór też. Ja teraz tutaj poproszę o wklejenie linku Marcina, jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany, żeby swoje dzieci zapisać i sprawdzić, czy chcielibyście w ogóle w takim czymś uczestniczyć, to teraz będziemy mieli taki wakacyjny jakby turnus czterodniowy. Zorganizuj się z Kanwą w 4 dni i tam pracujemy nad nawykami, nad organizacją, nad zarządzaniem sobą w czasie, nad marzeniami, nad pasjami. Wiem, że brzmi to tak, wiecie, bardzo oklepanie, ale cóż, no tak jak wszystko, po prostu to trzeba przeżyć i zobaczyć. Rodzice, którzy mają swoje dzieci właśnie na tych naszych zajęciach, ja w życiu nie przypuszczałabym, że tak szybko dostanę feedback nieproszony, bo jeszcze nawet nie poprosiłam ich o opinię i tak będę to właśnie robiła w najbliższym czasie, bo moje słowa tutaj wiadomo, to są moje słowa, ale nieproszoną informację zwrotną, że po prostu dzwonią do mnie i mówią: Pani Kasiu, no niesamowite rzeczy się dzieją, że po prostu moje dziecko, które się nie odzywało, które się bało, które nie chciało rozmawiać o swoich pasjach, bo wydawało mu się, że ich nie ma, on teraz po prostu cały czas o tym mówi i cieszy się, że może o tym opowiadać. I robimy to na rozmaity sposób. My tutaj to jakby ubieramy w taki polonistyczny płaszcz, żeby tutaj trenować kompetencje, które będą przydatne w szkole, ale przede wszystkim w życiu. Przede wszystkim w życiu. To jest dla nas klucz. W szkole to jest tak przy okazji. I po prostu wiecie co, do tego doszło, że na początku, kiedy myśmy się spotkali, a ja tych dzieci wcześniej nie znałam, to po prostu jak mieli opowiedzieć o sobie, to wiecie, taka gula w gardle. Sami wiemy, jak się na to denerwujemy, jak jesteśmy na szkoleniach i po prostu jakieś, kurczę, głupie pytania o to, czym się zajmujemy w życiu, co lubimy, nasze wartości i tak dalej. Wiecie, wszystko po prostu z nieba zdjęte w tym momencie. A teraz to ja ich nie mogę po prostu... jakby to powiedzieć, żeby nie powiedzieć brzydko, po prostu tak nie mogę ich zamknąć w tym sensie, że oni non-stop chcą mówić. Wczoraj mieliśmy zajęcia z Klaudią Stano z Mapy Karier i ona zapytała ich o to, jakie jest ich supermoc i żeby to po prostu o niej powiedzieli, wykorzystując, po prostu mówiąc o takiej umiejętności, takiej mocy, która rozpoczyna się na tę samą literę imienia. No ja sobie pomyślałam, o jejku, oni już tak wiele razy na wszystkie sposoby możliwe o tym mówili, tworzyli logo, to tamto, firmy swojej przyszłej i tak dalej, że pewnie już po prostu będą tym zmęczeni, a oni po prostu, wiecie, z takimi iskierkami w oczach się zgłaszają, że oni, po prostu ten by chciał powiedzieć, ten, tamten, i po prostu miałyśmy problem, żeby się wyrobić czasowo.
Dlatego jest to taki po prostu, wiecie, taki pstryczek po prostu, taki przełom o tym, żeby móc też myśleć o sobie w taki sposób, dobrze, potrafić o tym opowiedzieć, bo tego wymaga coraz bardziej też dzisiejszy świat i za kilka lat nasi uczniowie, nasze dzieci skończą szkołę i będą musieli być gotowi do tego, żeby się przekwalifikowywać, zmieniać pracę bardzo, bardzo, bardzo często. I to jest po prostu już teraz absolutny must. To nie jest nawet powiedziane, że tak może być, albo że powinniśmy ich przygotować na taką ewentualność. Tak po prostu będzie, bo tak już jest. To co dopiero potem? W związku z tym będą po prostu 1000 razy bardziej jakby narażeni na takie sytuacje, że będą musieli o tym opowiedzieć. I teraz w jaki sposób to zrobić, jeżeli nie mają jakby takiej możliwości, miejsca do przetrenowania tego. Zatem po prostu w momencie, kiedy my to robimy na naszych lekcjach, to jest najlepsze, co możemy zrobić. I tutaj naprawdę brawa dla tych, którzy na to najwięcej czasu poświęcają. Może niekoniecznie na lekturę, tutaj się posłużę takim jednym, takim ostatnio głośnym nazwiskiem Henryka Sienkiewicza, tylko może właśnie na lekturę siebie i na to odczytywanie tego, tej mojej życiowej misji. Nastolatki trzeba obserwować i zachęcać do tego, żeby mówiły o sobie. O czym myśli młody człowiek, co jest dla niego ważne. Przez takie rozmowy dorośli lepiej poznają swoje dzieci, a dzieci czują, że są dla rodziców ważne. I znowu, może się wydawać, że to są po prostu takie, wiecie, frazesy powtarzane, ale będę mówiła to do, po prostu do znudzenia. Nieważne jest to, ile razy coś usłyszeliśmy, ważne jest, ile razy my to zrobiliśmy. I czy my to robimy po prostu nawykowo, codziennie, w takim sensie, że jest to dla nich naturalne mówienie o tak bardzo głębokich i osobistych rzeczach przed rodzicami. Bo jeżeli tego nie zrobią w takim środowisku bezpiecznym, no to jak można o tym powiedzieć dalej w świat? Aczkolwiek to jest taki paradoks też, wiemy o tym, że czasami łatwiej jest powiedzieć komuś obcemu o sobie coś. A dlaczego? Dlatego, że my się wciąż zmieniamy i porównujemy siebie, oceniamy siebie przez pryzmat tego, jacy byliśmy kiedyś. Teraz czytam też cudowną książkę, którą Wam będę tutaj polecała w lipcu, mianowicie Fenomen poranka. I tam powiem Wam, że cały czas mi po prostu chodzi w głowie, brzęczy taka myśl, że jednym z takich, jakby powiedzieć, elementów takich porażek naszych życiowych, błędów, takich momentów zatrzymania i tego, że nie potrafimy się przebić dalej, myślę, że każdy z nas przeżył taki moment w życiu, o ile nie momenty, jest to, że cały czas patrzymy na lusterko wsteczne. To znaczy my nawet siebie oceniamy wciąż przez pryzmat tego, kim byliśmy, a nie tego, kim jesteśmy. A byliśmy inni. Byliśmy inni. Jeżeli słyszymy od kogoś, że się zmieniliśmy, to jasne, że się zmieniliśmy, dlatego, że się życie zmienia, że my jesteśmy... Tutaj poproszę zbliżenie na tę książkę. Tutaj miałam głosy o to, że jeżeli po prostu jakby skoro popełnialiśmy do tej pory te same błędy, skoro ciągle nie potrafiliśmy się przebić przez taką jakby szklany sufit, ja tutaj myślę o naszym rozwoju takim osobistym czy duchowym, to po prostu ciągle będziemy się od niego odbijać i wracać. I jeżeli my, nasze dzieci czy naszych uczniów też jakby oceniamy przez taki pryzmat, że o, aś się zmienił, a kiedyś w ogóle nie mówiłeś o tym, a kiedyś myślałeś, że będziesz, nie wiem, strażakiem, a teraz co ci się nagle w głowie przewróciło i co, będziesz youtuberem? I jeżeli po prostu my jakby będziemy też przez pryzmat naszych ograniczeń do nich podchodzić i do siebie, to tego rozwoju prawdziwego nigdy nie będzie. I też za każdym razem, kiedy taką ocenę słyszymy, to wiecie dobrze, że już nie mamy ochoty tej osobie opowiadać o sobie. Dlatego, że skoro my opowiadamy tak bardzo ważne i delikatne dla nas rzeczy, a ktoś potrafi do tego podejść tak ostro i z nożem, no to to boli. I w tym momencie mamy taką naturalną ochronę, że tego mówić nie będziemy. I tak samo nasi uczniowie i nasze dzieci, szczególnie nastolatki, które są po prostu nawet ze względów uwarunkowań biologicznych tak
wrażliwe wtedy i po prostu absolutnie nam nie wolno tego, nie wiem, podważać, wyśmiewać, ironizować, czy po prostu mówić, ach, taki wiek, taki wiek. Po prostu tak jest i tyle, mamy się z tym pogodzić, my jesteśmy dorośli, w związku z tym my to mamy uszanować i od nas zależy, jakie te relacje są, tylko i wyłącznie od nas. Nie możemy obarczać tego naszych uczniów, jakie mają relacje z nami, my jesteśmy za to odpowiedzialni. I to jest w przestrzeni naszego wpływu, jak te relacje wyglądają. Większość 15- i 16-latków, z którymi rozmawiam, żyje niejako w dwóch sferach. Pierwsza to moda, muzyka, slang młodzieżowy i tak dalej, a druga to kwestie egzystencjalne. Niestety, rodzice niemal wyłącznie interesują się tą pierwszą, czyli tym, jak ich córka wygląda, czy ma kolczyk w pępku i tak dalej, a nie tym, kim naprawdę jest. A tylko takie zainteresowanie rodziców pozwala nastolatkowi lepiej poznać samego siebie, odkryć, jakim jest człowiekiem i zbudować zdrowe poczucie własnej wartości. I tutaj znowu się wraca po prostu to pytanie, dlaczego? Dlaczego i po co? I wciąż, po prostu wciąż myślę, że warto w naszym życiu zastanawiać się, jaka jest intencja. Dlaczego ktoś to robi? Jaką ma taką motywację wewnętrzną? Bo często po prostu to jest tak jakby wołanie o pomoc, o uwagę. To jest też wiadome, też często o tym mówimy, ale czasami po prostu poszukiwanie siebie. I jeżeli my dajemy jakieś takie sztuczne zakazy, jakieś takie sztuczne reguły, które w ogóle nie wiadomo dlaczego są, no to wiadomo, że one po prostu będą po to, aby je łamać i sprawdzać nas, po to, żeby sprawdzić, co jest po tej drugiej stronie, skoro tak nie wolno. I to jest oczywiście jasne, ale czasami jest to po to, żeby sprawdzić siebie, bo kiedy my mamy sprawdzać siebie, jak nie wtedy, gdy jesteśmy młodzi? Później te błędy są obarczone większymi konsekwencjami. Jeżeli my nie możemy teraz, będąc nastolatkami, zobaczyć, jak to jest, że nie wiem, wydamy wszystkie pieniądze i po prostu nie będziemy mieli nic, albo nawet jeżeli coś mamy i spróbujemy coś swojego zbudować, nam to po prostu runie i będziemy bankrutami, to kiedyś nie oderwiemy się od tego, żeby nie tkwić w systemie i żeby założyć może coś swojego, może jakąś swoją działalność, o której marzyliśmy, dlatego że po prostu już będziemy obarczeni tym, że mamy rodzinę, że jesteśmy tu odpowiedzialni, tymi oczekiwaniami społecznymi, tymi, że skończyliśmy szkołę, no to szkoda tych lat, prawda, bo skończyliśmy studia w danym temacie. I wczoraj też Klaudia Stano zachęca Was do tego, żeby ją zapraszać na swoje lekcje z mapy karier. Oni także się tym zajmują, żeby właśnie wspierać szkoły w takich warsztatach z doradztwa zawodowego. Mówiła o tym, że ona zupełnie w innym kierunku się kształciła, ale nie żałuje tego czasu, dlatego że no, z jednej strony to jakby to był zły, można by tak określić, że zły kierunek, bo ona jakby tego nie pracuje w tym zawodzie swoim wyuczonym. Ale to nie znaczy, że też nie wykorzystuje tych możliwości i te wszystkie lata, które zadedykowała kształceniu się w danym kierunku, ona odbiera jakby zupełnie inaczej, że to była po prostu taka lekcja życiowa i pokazała jej też to, że nie możemy się przywiązywać do tego na całe życie. I też właśnie wczoraj moim dzieciakom mówiła o tym, żeby nie myśleli tak ostatecznie o tych wyborach szkoły. Teraz część naszych uczniów będzie wybierała szkołę średnią. To jest tylko szkoła średnia. Wiadomo, że to jest bardzo ważny wybór i tutaj powinniśmy jakby traktować to poważnie na tyle, żeby oni czuli, że to jest dla nas ważne, ale nie na tyle, żeby czuć taką presję, że jak już, ojejku, jak ja już pójdę do ekonoma, to już po prostu muszę iść w tym kierunku. No, ja jestem po biochemii, a nie mam z tym nic wspólnego, na szczęście. No i jakoś po prostu robię zupełnie coś innego i no może dla kogoś to by się wydawało śmieszne, że takiego wyboru dokonałam, ale dzięki temu ja po prostu dokonałam takiej eliminacji, bo ja się zastanawiałam nad tym, czy po prostu będę pediatrą, czy będę nauczycielem. I dzięki temu, że no bardzo ciężko mi było na tym kierunku, wiedziałam, że nie mogę być pediatrą, bo po prostu będę złym pediatrą. I dobrze, że wtedy taką myśl jakby miałam i po prostu się przekonałam, że to nie jest dla mnie. W pewnym sensie był to błąd, ale błąd, który popełniłam na tyle wcześnie, że jakoś nie obarczył mojego życia trudnymi konsekwencjami.
Czy istnieją trudne dzieci, czy tylko my chcemy mieć za łatwo? Kiedy człowiek w wieku 40 czy 50 lat wpada w depresję, rozpoczyna psychoterapię, w czasie której poznaje się jego historię i pokazuje mu, że nigdy nie miał szansy nauczyć się słuchania swojego głosu i akceptacji dla samego siebie. Czasami mija rok lub więcej, zanim dzięki pomocy i wsparciu terapeuty uda mu się to nadrobić. Nastolatek w podobnej sytuacji nie ma najmniejszej szansy w ciągu kilku tygodni sam z siebie nauczyć się samodzielnego podejmowania decyzji, szczególnie jeśli z powodu swojej historii czuje się zobowiązany zadowalać wszystkich. A mimo to tak postępujemy, jakby nastolatki w tym położeniu musiały się tylko zebrać do kupy, żeby zacząć spełniać nasze oczekiwania. I to jest właśnie po prostu, kilka lat temu właśnie jakby miałam taki moment aha, tak się to nazywa, że jak jesteśmy już dorośli, to często właśnie wtedy nam się pojawia taki pomysł w głowie, żeby iść na terapię i po prostu dogadać się samymi ze sobą, aby odkryć swoje pasje na nowo. Jest tysiące szkoleń na ten temat, żeby po prostu pójść na jakieś spotkania z coachem, który pokaże nam nasze mocne strony, bo my sami nie jesteśmy w stanie ich odkryć. Zastanawiamy się nad naszym powołaniem, zastanawiamy się nad naszym dlaczego. Czytamy tego typu książki, żeby po prostu dotrzeć do swojego serca, do swojej duszy, do swojego powołania, do tego, dlaczego my jesteśmy na tym świecie i jaka jest tutaj nasza misja. Wiem, że to brzmi górnolotnie i może jesteśmy już też na tyle zmęczeni tym rokiem szkolnym, że już po prostu nawet mamy dość słuchania o tym, ale to jest sedno tego wszystkiego. I jeżeli my pozwolimy naszym dzieciom i naszym uczniom na takie poszukiwania teraz, a pozwolimy, to znaczy damy im przestrzeń, a damy przestrzeń, to znaczy, że dokonamy eliminacji rzeczy zbędnych w szkole, zbędnego materiału, który w żaden sposób nie uszczęśliwi ich w życiu, w żaden sposób nawet ich nie przybliży do tego, żeby być dobrym profesjonalistą w tym zawodzie, który wybiorą, tylko po prostu uczyni ich kaleką i takim biernym odbiorcą tego, co podają, to właśnie te dzieci, ci nasi uczniowie będą musieli, tak jak my dorośli, po prostu korzystać z takich pomocy, zatrzymywać się na moment, przetransformowywać siebie, swoje życie, a moglibyśmy im tego oszczędzić. Tego, że wiemy już teraz tak dużo o rozwoju osobistym, o tym, że jest to żmudna droga, że jest to nudna droga, że jest to droga pod górkę, że to jest budowanie siebie od nowa, takich filarów, ale jeżeli, zobaczcie, jeżeli oni już by mieli to od dziecka, to jak daleko dalej, jak daleko więcej mogliby zrobić, będąc na naszym miejscu. W swoich książkach z wychowania do osobistego rozwoju, które kilka lat temu napisałam, właśnie napisałam we wstępie mniej więcej takie zdania, że o ile dalej bylibyśmy my jako nauczyciele, gdybyśmy już kiedyś właśnie weszli na tą ścieżkę rozwoju osobistego. Ja na niej nie byłam kiedyś. Ja ją poznawałam właśnie, tak jak wam powiedziałam, dopiero w momencie, kiedy poszłam na L4, gdy byłam w ciąży. I to był taki przełomowy moment dla mnie. Ja też dlatego jestem teraz tutaj, gdzie jestem. Postanowiłam spróbować jakby uczyć na swoich warunkach, ale jestem przekonana, że można to dosłownie robić tak samo, będąc, może nie tak samo, ale będąc w szkole, bardzo wiele rzeczy można przenosić i znam tutaj, zresztą wy jesteście dowodem na to, że są wśród nas nauczyciele, którzy po prostu robią to w cudowny sposób już w tym systemie i cudownie. Dlatego, że te dzieci być może nigdy nie miałyby takiej możliwości, żeby takich tematów dosięgnąć, spróbować, jak tylko właśnie dzięki temu, że rozbijamy system, że jesteśmy tam w środku i po prostu jakby oddolnie my go zmieniamy po to, żeby budować. Rozbijamy po to, żeby budować. To jest po prostu niesamowita rzecz. Ja wiem, że to wszystko, o czym teraz tutaj opowiadałam, może się wam wydawać takie jakby trochę jałowe, takie trochę rozmyte, jak taka mgła. Takie trochę wszystko i nic, ale sami wiecie, że dopiero jak w coś wejdziemy, tak bardzo, że jesteśmy po prostu w środku,
jak w to wierzymy, jak w to zaczniemy robić, to po prostu to rośnie i dopiero widzimy, jejku, to naprawdę o to chodziło. Tu o to chodziło, żeby po prostu się spocić przy tym wysiłku, żeby po prostu założyć te buty i iść pobiegać, żeby po prostu doświadczyć tego bólu czasami, tego, że się tak obijamy o tą ścianę niezrozumienia i w szkole, i wśród czasami rodziców, że na przykład poświęcamy na takie rzeczy czas na lekcji, ale tak jak wam powiedziałam, zaskakujące jest to, że widać efekty tak szybko. Ja byłam pewna, że tego nie będzie widać na tych naszych zajęciach z Fit Polskiego. Obawiałam się tego, że po prostu te moje grupy, wiecie, nie będą po prostu przedłużały takiego bycia ze mną. My mamy takie jakby progi co 3 tygodnie i oni się decydują, czy idą dalej ze mną, czy nie. I teraz już mamy taki trzeci próg i bardzo bałam się na początku, że ja po prostu będę miała wymianę co 3 tygodnie dzieci nowe i nie będę mogła jakby kontynuacji prowadzić. No i też wiadomo, to jest taki cios trochę w serce, że w tym momencie to znaczy, że to nie było skuteczne, bo nie będzie widać tych wyników. A to się okazuje inaczej, bo te wyniki są i okazuje się, że nawet właśnie wymierne w takiej postawie dziecka, w tym, że jest bardziej radosne i skoncentrowane na swoim marzeniu, na swoim celu, co w tej sytuacji, kiedy nam tak wiele zostało odebrane, jest bardzo ważne. Ja tutaj jeszcze wspomnę tylko te książki, które ja jeszcze ze sobą tutaj przyniosłam. Właśnie się obawiałam tego, że tak skończę pewnie na jednej, od której zacznę. Nie chcę Was tutaj bardzo długo zatrzymywać. Wiem, że jesteście w ferworze egzaminów, rad pedagogicznych i wszystkiego. Przypomnę jeszcze raz książki, które Wam tutaj polecam. To są książki takie dla mnie bardzo cenne. Ja do nich bardzo często wracam. Jak wiecie, ja bardzo gryzmolę po książkach, dzięki czemu nie muszę później czytać od nowa, tylko po prostu sobie czytam te rzeczy, które mną wstrząsnęły i to, co sobie zapisałam na marginesie. Jakby one tworzą moim zdaniem nauczyciela i rodzica na nowo. Więc jeszcze raz, Jesper Juhl, Kryzys szkoły. Z tej książki właśnie myśmy tutaj sobie czytali te fragmenty. Daniel Hunziker, Kompetencje bez tajemnic, rozwijanie kompetencji to nie czary. To jest książka, którą przeczytałam już po tym, jak ja napisałam moje książki, ale ona bardzo koresponduje z tym, co było właśnie dla mnie ważne w tworzeniu wychowania do osobistego rozwoju. Trochę w inny sposób, ale polecam Wam tę publikację. I bardzo, 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 bardzo mocno, choć najmniej powiedziałam o tej książce, ale odczytywałam też kilka fragmentów i odwoływałam się na wczorajszym live, więc gdyby ktoś chciał, to można po dzisiejszym, jak ktoś nie ma jeszcze dosyć mojego głosu, zobaczyć wczorajsze. Książkę Mikołaja Marcela. Ja myślę, tak po prostu, tak myślę, bardzo mi żal, że ja z tej książki tutaj Wam nic nie zaprezentowałam, nawet nie, że niewiele, że chyba jeszcze zrobimy sobie takie spotkanie po prostu tylko z tą książką. Dajcie znać, o, czy chcielibyście. Wpisz później tytuły książek. Dobrze, jasne, oczywiście, że wpiszę. Ja też dodam, że mam nadzieję, że już w najbliższym czasie się pojawią na YouTubie te wszystkie filmy z naszych spotkań z książką w lesie i tam też mój mąż je obrabia w ten sposób, że po prostu te okładki wkleja dodatkowo i je po prostu widać, ale jasne, oczywiście, że przy opisie do live'a wpiszę tytuły, wpiszę autorów, może nawet podlinkuję miejsca, w których można byłoby sobie je zakupić w sieci albo po prostu zobaczyć czy przejrzeć. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście tutaj. Ja teraz z przyjemnością sobie zobaczę na Wasze komentarze. Kompetencje bez tajemnic, tak, tutaj Krystyna mówi właśnie. Czekajcie, czy ja się teraz mogę cofnąć do komentarzy? Mogę. Tak, Krysiu, będę podawała tytuły. Uwaga na nisko latające samoloty. Tak, jesteśmy na lotnisku sportowym, więc jasne. Tutaj Monika napisała, że musi uciekać na egzamin ósmoklasisty. Tak, ja wiem właśnie, że dzisiaj taki dzień. Kamila Buczeńska. Podoba mi się wizja szkoły, gdzie mamy edukację podstaw w formie poznawania bloków tematycznych projektów, a następnie wybieram, co chcę pogłębić. Super, tak, bardzo, bardzo fajnie. Właśnie taka szyta na miarę. Kiedy właśnie zaczęłam Fit Polski z moimi uczniami, to też jakby dałam im możliwość wyboru
ścieżki, którą pójdziemy i takiego momentu naszego startowego. I wyobraźcie sobie, że po prostu no, 90% głosów było za tym, że chcą zacząć od poznawania siebie i swoich mocnych stron. Także w ogóle niesamowicie świadoma grupa, dwie grupy moje. Ja mam trochę za małe dzieci, ale gorąco polecam Canwę. Rewelacyjne narzędzie. Tak, 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 tak. Ja też bardzo polecam. Z moimi uczniami pracujemy na Canwie i są nią zachwyceni. To jest bardzo intuicyjne. Nie wiem, Kasiu, jakie masz dzieci u siebie. Ja mam, wiecie co, grupę od czwartoklasistów do... Jedną grupę mamy, klasę 4-6. I tam już mam dziesięciolatków. Nawet mam jedną jeszcze młodszą osobę. A później mamy grupę siódmo- i ósmoklasistek, taką żeńską. No to już tam wiadomo. Chociaż powiem Wam, że ta Canva więcej nawet chyba radości sprawia młodszej grupie. Oni tam po prostu za panem co chwilę coś tworzą, nawet jak ja ich o nic nie poproszę, to po prostu coś robią sami od siebie. Tak, Krysia się tutaj zastanawia nad fenomenem poranka. Tak, powiem Wam, że cudowna książka, jestem w trakcie, jestem bardzo z niej zadowolona i na pewno tutaj będę Wam o niej opowiadać. Mhm. Robert napisał, że bardzo ceni i zachęca uczniów do spontaniczności i poszukiwań. Cudownie, bardzo dobrze, właśnie o to chodzi. O, tutaj, że chcemy, super, super, bardzo Wam dziękuję, cieszę się, że świetny live, wiecie, bo ja mam takie poczucie, że takiego totalnego chaosu. Mam świadomość tego, że tak jest, bo też jestem trochę, jak bym powiedziałam, zmęczona, bo wczoraj po prostu miałyśmy z Kamilą do późna live, później jeszcze żeśmy go omawiały. No i wiadomo, później jeszcze swoje inne rzeczy i po prostu dzisiaj w takim chaosie, chociaż ja to sobie wcześniej też tak przygotowałam, ale zawsze dobrze jest tak sobie jeszcze wieczorem wszystko usystematyzować. Nie ukrywam, że wczoraj już po prostu nie miałam na to siły. No i tak bardzo spontanicznie dzisiaj było, trochę tak może za bardzo przegadane niż przeczytane, ale tak jak Wam powiedziałam, wrócę do tej książki na pewno, sobie zrobimy z nią spotkanie, na pewno fenomen poranka. Teraz na razie jeszcze chciałabym się trzymać tego harmonogramu, który mamy wpisany w wydarzenie i z tego co pamiętam, w czwartek chyba mamy spotkanie z taką poezją, powiedzmy, z takiego nurtu regionalnego, Badanie dna. Badanie dna, cudowny tytuł, taki bardzo wieloznaczny. To będzie taki tomik poezji pokonkursowej. Aczkolwiek naprawdę zachęcam do tego, żeby przyjść. Ja wiem, że mniejszą tutaj, jakby to powiedzieć, mniejszym entuzjazmem cieszą się takie moje polecajki związane z poezją, ze sztuką. Ale warto po to sięgać. Ja sobie cenię o tyle właśnie takie teksty poetyckie, że są krótkie, ale to jest po prostu ważne dla uczniów, bo to też jakby ich nie zamyka na to, że to jest tak ciężkie do przebrnięcia i to już jest dużo, to już jest taki jakby próg startowy ważny, jakieś takie mam wrażenie, że tak prosta rzecz bardzo ułatwia, w związku z czym... Ale jeżeli na przykład absolutnie nie chcecie tutaj tekstów poetyckich, dajcie znać, to ja po prostu zamienię ten fenomen poranka. Krysia napisała, że się chce słuchać z otwartymi ustami. Dzięki. Dzięki. To fajnie, że tutaj są też inne rzeczy słyszalne. Szum wiatru, samolotów. Jest ciekawie. Bohaterowie drugiego planu są. To też jest ważne. Kochani, bardzo Wam dziękuję za to, że byliście, za Wasze komentarze, które sobie później jeszcze spokojnie też przeczytam. Oczywiście live'a opiszę, jak dojdę, a to w sumie w zasadzie mogę od razu, nie jak dojdę do domu. I po prostu zachęcam Was do tych lektur, do naszych spotkań. Jeżeli absolutnie nie chcecie po prostu takich spotkań z poezją, to też mi napiszcie. Nawet jak na przykład nie chcecie napisać w komentarzu, żeby ktoś inny to czytał, to po prostu prywatnie, że wolicie na przykład właśnie takie bardziej powiedzmy narzędziowe, ale rozwojowe w zasadzie, tak, rozwojowe książki a propos naszej takiej nauczycielskiej postawy, czy na przykład właśnie takie o nawykach, o właśnie ten fenomen poranka, to dajcie znać. Powiem Wam, że mrówa normalnie weszła nam teraz na ekran. Czekajcie, tutaj jeszcze mamy jakiś ciekawy komentarz. Świetną formą rozbijania systemu jest teatr. O, tak, który prowadzę w szkole. Dobrze, że dyrekcja nie przychodzi na próbę. A może coś by pękło. Bardzo dzięki za dziś.
No to na kawę, tak jest, teraz na kawę. Tak, kochani, zajęcia teatralne to jest coś, co ja kochałam w mojej szkole najbardziej. Najbardziej, najbardziej i moje dzieci, pomimo tego, że ja po prostu bardzo dużo z siebie dawałam na, wiecie, na polskim, żeby przygotować takie lekcje, wydawało mi się, że wow, sobie myślę, ludzie, jak ja super lekcje zrobiłam, tak? I później się pytałam moich uczniów, jakie pamiętali, to nic nie pamiętali. Pamiętali tylko koło teatralne, ale cieszę się, że chociaż to pamiętali, także super. O, Basia Jachnicka, właśnie, Basia Jachnicka z mojej właśnie szkoły, z gimnazjum. Z Tobą też, Basiu, cudownie było spędzić ten poranek. Tak, właśnie o tych naszych dzieciakach gimnazjalnych wspominałam, że no, po prostu nic tego polskiego nie pamiętali. Także cudownie wiedzieć. Ale właśnie te teatralne, no właśnie to jest to. To jest magia tych zajęć dodatkowych, wiecie, i tego, że wybieramy coś sami z siebie, ale w pewien sposób można to prowadzić na nasze obowiązkowe i to jest też fajne, że tutaj mamy takie pole do działania i tego się trzymajmy, że tak naprawdę szkoła nauczycielem stoi i powiem Wam, że no dzięki Bogu, że tak jest i cudownego dnia Wam życzę, jak najmniej takich papierów i rzeczy nieznośnych, a jak najwięcej takich, które są po prostu dla nas wartością i nas budują. Do zobaczenia w czwartek zatem i wszystkiego dobrego.